Witajcie, witajcie, moi drodzy. W kolejnym odcinku z gry Desert 1943. Ja jestem Michał Duński i przyznać wam się muszę, że wreszcie udało mi się nagrać, kurde, gameplay z tej gry. Tak jak sami widzicie, no... Znacznie wcześniej niż pod sam koniec miesiąca. Mianowicie, no, do końca obecnego miesiąca zostało jeszcze tylko 7 dni. No i co? No... Możemy w sumie otwierać szampana. Z tejże okazji. Albo też ewentualnie, nie wiem, zrobić coś innego. Albo też ewentualnie, nie wiem, no świętować w jakiś inny sposób. No, czy też, no, cokolwiek innego, co mógłby powiedzieć na dobry start do tego odcinka. No, przede wszystkim po pierwsze pogratulować sobie, że wreszcie udało mi się ten, no, nagrać film nie pod sam koniec miesiąca. No, chociaż szkoda, że jedynie na 7 dni przed owym jego końcem, ale wciąż. Jest się z siebie dumny, że udało się tę symetryczną przerwę w publikacjach, no, coś tam poszerzyć, w sensie aktywność trochę, poszerzyć na kanale. Bo kurde, jakoś ona na przestrzeni ostatnich paru lat tak jakoś dziwnie jest, że... No, głównie to ja w drugiej połowie roku mam przyjemność stawać się taki bardzo regularny. My, w sensie taki, no bardzo, że wrzucam, no, co i różno, po kilka filmów na kanale w danym okresie. Tak jak to było chociażby, czy to na przestrzeni, no, paru ostatnich lat właśnie, no tak jak mówię, no chociażby w roku zeszłym, czyli 2023, gdzie, no, te happy listy i tak dalej. Takie rzeczy. Natomiast, wracając do tematu Desert 1943, no, to jest po pierwsze, a po drugie, no, w ostatnim odcinku, czyli, no i tak, no, Co by tu powiedzieć na start? No może to, że w sumie, jakby się tak zastanowić, to w poprzednim odcinku, czyli Pustynnym Wasyliwie Zajcewie, nie wspomniałem o paru istotnych kwestiach, jeżeli chodzi o rzeczy związane z publikacjami właśnie na kanale. Tam, swoją drogą, wybaczcie mi ten słowotok, przez który, no, nie potrafi mi być może dojść na, tak konkretnie do tego, co chcę powiedzieć, ale w każdym razie, no, nie wspomniałem o paru istotnych rzeczach, zrobię to więc teraz, że kurde, no, wyjątkowo w tym roku obeszło się niestety zarówno bez filmu z okazji Prime Aprilis, jak i tym bardziej niestety vloga informacyjnego z okazji, jak i tym bardziej jakiegokolwiek materiału z okazji tym razem już 8 lat kanału. No, i to są sobie takie rzeczy przede wszystkim, jakie powinienem był nadmienić. Tam, no sorry, ale wobec mojej, ale no mam, jestem teraz w takim okresie życiowym, że, znaczy, no, jakim okresie życiowym, no, Nadal się mimo wszystko zmagam jeszcze z tą klątwą, przy której już naprawdę tyle mi brakuje. No, nie widzicie tego, ale naprawdę tak bardzo niewiele mi brakuje, bym ją ostatecznie pokonał i wrócił do faktycznie mentalnej normalności, wobec której absolutnie nic nie będzie stało mi na przeszkodzie, by regularnie i systematycznie faktycznie wypełniać to co robię. No i dałoby się jeszcze tylko skupić się na dokończeniu paru szczegółów.
No i nie mówiąc nawet o tym, że w obecnym czasie, kiedy już dane mi było te i owe inne ważniejsze, osobiste rzeczy spełnić, to gwarantuję wam, że w tym momencie, teraz już faktycznie, będę, to ja wam regularnie przesyłać w tym momencie, począwszy od dnia dzisiejszego, filmy, począwszy od, filmy z tej gry, gameplay z tej gry. Na przestrzeni paru ostatnich pozostałych dni maja. No i zwłaszcza na wakacjach będzie nam dane powydziwiać, ale przy czym ja mam wakacje wcześniej, bo w sumie uwaga, takie takie ostateczne rozrachunkowe rzeczy w sumie pozwolę sobie nadmienić. Nic nieco. Jestem po maturach. Tak, jestem po maturach, za sprawą czego skończyłem już szkołę. I będę mieć mnóstwo wolnego czasu, by móc dokończyć pewne sprawy. I w międzyczasie jeszcze pozostanę się swoimi studiami, ale tak czy inaczej. Działalność na kanale. Dzięki temu będzie mi dane zdecydowanie. To mi pomoże. To mi między innymi. To właśnie. To jest między. To jest właśnie. To jest właśnie jeden z tych elementów, dzięki którym, które pozwolą mi z powrotem wrócić do faktycznie takiego systematycznego działalności na kanale, z którą, jak wiecie doskonale, na przestrzeni paru ostatnich lat było dosyć różnie. Ale spokojnie, jesteśmy już naprawdę blisko końca całej tej mojej, specyficznej gehenny, więc, nie martwcie się o nic. Ale, przechodząc już do samej gry. W poprzednim odcinku byliśmy my pustynnym Wasyliwem Zajcewem. No to teraz wyposażymy się w pozostałe bronie. W inne bronie z niemieckiego. Z Niemiec. Z Niemiec. Ze z kolei niemieckiego fechtunku. Ze z kolei niemieckiego arsenału, czyli Gewera i MG44. Przy czym, kar to jest taka o wiele poważniejsza rzecz niż Gewer, więc, nie wiem. Prędzej to na bliższym miejscu, ale. Kurde, to kosztuje. No jest to co drogie, Więc dobra, póki co jeszcze za ten karabin się brać nie będziemy. Póki co to pozwolimy sobie po prostu. Tu na kontynuowanie na swojego bycia, przede wszystkim właśnie tym pustynnym, rosyjskim tym snajperem. Pustynnym Wasyliwem Zajcewem, tak jak w poprzednim odcinku. I potem, kiedy uzbieramy wystarczająco duże gotówki, to przerzucimy się na gewerka. Tak więc. I MG42, jeżeli uzbieramy na niego, jeżeli uda mi się wystarczająco dużo kasy na niego uzbierać. Lecimy. You was really thinking I will just give up like this? Naprawdę myślisz, że będzie, że ja się tak po prostu poddam? Heinrich mówi. Ja nie myślę, tylko jestem pewien raczej. No co jak co, ale chyba ten celownik tak nie wyglądał wcześniej. No i w sumie tak jeszcze na dobry początek przydałoby się powiedzieć z mojej strony, że ile poziomów dzisiaj rozegramy? Otóż 10, tak, dokładnie, 10. O ile oczywiście coś się nie spieprzy w międzyczasie. Thank you.
Kurde, za dużo wrogów, za dużo wrogów. Nie! No miałem ten 1% życia, wiedziałem, że tak to się skończy. Trudno! Aha, no i zapomniałbym. Od razu lepiej. No to jeszcze raz. Czy naprawdę myślisz, że tak po prostu się poddam? No nie myślałem, ja to po prostu wiedziałem. O kurde. No ciężko jest. Ratuj mnie, kolego. Ah!
Jasna cholera, naprawdę? Co tu się dzieje? No, no nie, ja nie myślę, ja to wiem. No jaki unik zrobił, widzieliście to? Serio? No, leży. Wreszcie kurde le... Co jest grane? Ej! Przecież wyłączyłem internet, co to ma być? O! Experience gate, money received, 6000. 41 dzień ukończony. No. I rozumiem, że tak będzie w nieskończoność gra ta szła, jakby nie patrzeć, tak jak było wielokrotnie mówione. No dobra, jeżeli dojdziemy do poziomu 45, to jak Boga kocham, kupuję sobie nowych towarzyszy. Bo tak dłużej kurde być nie może, serio. A nie wydaje mi się, aby ta ilość dni do ukończenia przez niego, po prostu kolejny dzień. Aby ta ilość dni do ukończenia przeze mnie była możliwa, niestety nabrałem do godziny 22, jak możecie zobaczyć. Zabawę.
Co tu się dzieje? No kurde, no! Bez sensu. W co ja się wkopałem w ogóle? Po prostu kolejny dzień. No żeby się dział ja, że kolejny dzień po prostu, no. O, ten jeden jak fajnie upadł po prostu realistycznie, kurczę. Kurde, serio? Udało się! Uff! 85 wrogów, otrzymanych tyle kasy i zyskanego doświadczenia. Wytrzymałem pocisków 335. Oj tak! O to właśnie kurde chodzi. No i jeszcze ze dwa poziomy zostały i będziemy kurde kończyć naszą dzisiejszą eskapadę wojenną. A właściwie bronię jeszcze za wszelką cenę. Five soldiers, we must be lucky, we are still alive. Tyle poświęconych żołnierzy, musimy być szczęściarzami, że wciąż numer 2. Ty i ja, kolego.
oczywiście. O! Wir müssen ihn kriegen. Das ist dein Ende. Warte. Wir müssen ihn kriegen. Wir werden ihn bekommen. Warte einfach. Wir müssen ihn kriegen. Sie können uns nicht widerstehen. Wir müssen ihn kriegen. Warte. Du bist schon tot. Wir müssen ihn kriegen. Feind. Serio? Trzeba zakopać sobie, że znowu zbyt like you are still alive. Musimy być szczęśliwi, że wciąż żyjemy. Thank you.
Dobra robota, stary! No, tutaj statystyki, których nawet nie będę czytać. I zrobię to prędzej na nagraniach. Okej. No, musicie przyznać, że jest nieźle. I symbolicznie po dniu 44... No właśnie. Po prostu kolejny dzień. No, no co mam właśnie, panie Michale? Widerstehen. Feindgesichtet. Das ist dein Ende. Warte einfach. Das ist dein Ende. Wir werden ihn bekommen. Wir müssen ihn kriegen. Ich weiß, das ist aber noch ein Ende. Spadaj. Niemiaku. Dobrze, przewaliłeś się z kolby. No i proszę bardzo, jak upadł ostatni. Bardzo fajnie. Dzień 44 ukończony. No, 4,34 strzały udało się oddać, 434 strzały udało się oddać, super, fajnie. No i fajnie jest, spoko.
No, 44 dni już za nami. No i tak jak zostało powiedziane przez głównego bohatera, no, w jednym z poprzednich dni, no i jeszcze raz. Kurde, no tyle już żołnierzy, ta trzecia rzesza w tym momencie poświęciłaby tylko go dorwać, że to jest naprawdę szczęście, że on wciąż żyje. No, mięso kurde armatnie po prostu, no. Trzeba przyznać, że ci goście są. No i dobra. Naszego rozgrywania... Być może nie mamy. Po prostu kolejny dzień. Graficzne. Ich werde dich kriegen.
Geschichte. Für das Reich. Du bist schon tot. Masz tak, kurde, leżeć, Niemcu. Dobra, otrzymanej gotówki tyle. Wystrzał we wszystko 583. 91 zabitych wrogów. No, sporo ich jest. Sporo po prostu tego mięsa armatniego na mnie naciera. No i nawet nie tyle, nie tylko nieczy mięsa armatniego, bo ono, kurde, no... Bo ich jest znacznie, kurde, więcej niż... Bo ich jest, kurde, znacznie więcej, no cała armia po prostu. Dosłownie, no, 90, kurde, ten. Nasiera na wszystkich stron, byleby tylko mnie dopaść. A i w ogóle to zapomniałem, nie wiem czy mówiłem o tym w poprzednim odcinku, ale gra to dostała aktualizację odnośnie, no. Która chociażby dodaje, no, początkową animację. Wyjaśniającą, dlaczego znaleźliśmy się w takim, a nie innym położeniu, no, że po prostu się rozbiliśmy na tej pustyni jako pilot samolotu. No i okej. To by było w takim razie na tyle, jeżeli chodzi o tę grę. W dniu dzisiejszym. No i uwaga. No i mamy to, moi drodzy państwo. Ale o tym przekonacie się już w kolejnym odcinku, który ukaże się już za parę dni, a ja tymczasem się z wami żegnam i życzę wam udanych pozostałych dni szkoły, o ile ją jeszcze macie i nie znajdujecie się w klasach maturalnych, i myję wakacji wszystkim tym, którzy zdali maturę, w tym chociażby też moim kolegom, którzy no z tego co wiem, no oglądają mój kanał. No i swoją drogą, A propos jeszcze tego, no, pominięcia wyjątkowo, no, Prima Aprilis i rocznicy 8 już mojego kanału. Nie nagrałem też oczywiście nadal jeszcze tego podsumowania roku 2023 na moim kanale, ale spokojna głowa. To też się niebawem ukaże, gdzieś w samym środku tego roku. A póki co... To życzę wam udanej pozostałej części wieczoru, a ja się tymczasem odmeldowuję i idę przesłać ten film. Bugi jest jeszcze równiutka data, 24 maja 2024 rok. No, tak więc do widzenia i ahoj, kamraci! Widzimy się już niedługo, obiecuję wam to. Niech systematyczność będzie ze mną.